Karolina Dobrowolska, witam Państwa o poranku. Tak sobie myślałam, drodzy do pracy, że marzą nam się chyba już takie noce, kiedy możemy spać z szeroko otwartymi oknami, kiedy poranki są ciepłe. No, dziś dość ciepły poranek, chociażby w Szczecinie, Świnoujściu, Zgorzelcu i Kole, tam 9 stopni. No ale za to w prawie w całym kraju z przepięknym słońcem. Jak widać, już budzimy dzień, a ten poranek najchłodniejszy jest na wschodzie kraju. Tam właśnie bardzo pogodne niebo, tak pogodnie jest i na Suwalszczyźnie, i w Olsztynie, i w Warszawie, i w Rzeszowie. Natomiast tutaj też najchłodniej, 0,3 stopnie. 1 też w Krakowie, 8 to już Poznań, tak jak mówiłam, Szczecin 9 stopni, ale podobno także i w Kole, w Zgorzelcu też 9 stopni. Ciśnienie dzisiaj będzie delikatnie spadać, 87 hektopaskali w południe na warszawskich barometrach. No, spójrzmy, jak z biegiem dnia nam się ta pogoda trochę pozmienia. Pojawią nam się chmury z opadami, jak Państwo widzą na zachodzie kraju, ale to nie będą groźne chmury. Jeżeli z nich popada, to tylko taki słaby, delikatny, można chyba już powiedzieć wiosenny i ciepły deszcz, bo temperatura tutaj wzrośnie do 15-16 stopni. Zresztą 15 i w centrum, a na południu, południowym wschodzie to nawet 17-18 stopni przy bardzo pogodnym niebie na Podkarpaciu, aż taką temperaturę będziemy mieć. Pokropić sobie deszcz może też dzisiaj w Gdańsku, a na Suwalszczyźnie dzisiaj najchłodniej 13 stopni, ale na pewno nie zabraknie słońca. Więcej oczywiście za pół godziny. Do zobaczenia.